Flota Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wzbogaci się o 20 nowych autobusów. Wszystkie zostaną zakupione przy wsparciu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek opiewa właśnie na 17 autobusów tradycyjnych, spalinowych, 3 autobusy hybrydowe i 2 autobusy również spalinowe, ale przegubowe. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że nowe hybrydowe autobusy miejskiego przewoźnika nie do końca się sprawdzają. Miały być tańsze w utrzymaniu od tradycyjnych autobusów z silnikiem spalinowym, ale jak pokazała rzeczywistość, nie są. Mimo to kolejne hybrydy trafią na jeleniogórskie drogi. Na tym etapie nie możemy zmienić to, co było wcześniej zaplanowane w samej, powiedzmy, wniosku. Dopiero kiedy już podpiszemy, będziemy mogli modyfikować. Miejski Zakład Komunikacyjny pomału będzie skłaniał się w kierunku autobusów elektrycznych. Jednak tu potrzebne będą dodatkowe inwestycje, między innymi w punkty ładowania. Dlatego jak na razie na jeleniogórskich drogach nadal będą dominować tradycyjne autobusy spalinowe. Zanim do Jeleniej Góry dotrą zamówione pojazdy, mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie, w jakich kolorach powinny być pomalowane. Na stronie miasta i na stronie MZK będzie możliwość głosowania na poszczególne propozycje, jakie zostaną przedstawione mieszkańcom. Tam są różne kolory i każdy będzie miał prawo wyrazić swoją wolę, czy w takim kolorze chciałby, żeby autobusy jeździły po ulicach Jeleniej Góry, czy też w innym kolorze. Pierwsze nowe autobusy mają dotrzeć do Jeleniej Góry najszybciej na początku przyszłego roku.